Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj wyjaśnimy tajemnicę, jak zajrzeć do wnętrza pacjenta. Nie tylko w trakcie standardowego badania rentgenowskiego, które znacie, żeby zobaczyć jeden konkretny element, ale również wyjaśnię Wam tajemnicę, jak zajrzeć do pacjenta i jak skontrolować, co robią nasi chirurdzy bądź co robią nasi ortopedzi. Niemniej jednak, zanim do tego przejdziemy, musimy pamiętać o bezpieczeństwie swoim. Urządzenie, o którym Wam dzisiaj opowiem, pracuje z promieniami rentgenowskimi. Jak wiecie, promieniowanie jest bardzo niebezpieczne. Nie tylko dla Waszego pacjenta, który dostanie go największą dawkę, ale również dla Was i dla właściciela zwierzęcia. Dla Was jako lekarza weterynarii, który wykonuje całość procedury, jak i dla właściciela, który będzie w obecności swojego zwierzęcia, bądź też nie zawsze, jeżeli jest to zabieg operacyjny, wtedy jest sam pacjent na stole. Niemniej jednak, słuchajcie, musimy pamiętać, że jest to szkodliwe promieniowanie i musimy się chronić. Dlatego też przy każdorazowej ekspozycji, którą chcemy wykonać, musimy używać specjalnych osłon. Nagruczoł tarczowy, jak również specjalnych fartuchów ołowianych, które chronią całe nasze ciało. Ale to nie koniec. Słuchajcie, dodatkowo ten sprzęt wyposażony jest w specjalne osłony, które tutaj widzicie, chroniące nasze nogi i resztę naszego ciała podczas wykonywania procedur obrazowania. Słuchajcie, to ten księżyc, ten rogalik, który tu widzicie, zwany jest ramieniem C, składającym się z lampy, która emituje promieniowanie rentgenowskie oraz z odbiornika, który je odbiera. I pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem znajduje się Wasz pacjent. Musicie pamiętać, że pacjent musi znajdować się na przeziernej powierzchni. Ten zestaw, który tutaj obserwujecie, cechuje się wybitnie dobrą przeziernością, ponieważ jest to specjalny karbonowy stół, który umożliwia nam umieszczenie pacjenta i uzyskanie idealnego obrazu dzięki temu sprzętowi z jak najmniejszą ilością artefaktów i zakłóceń. Zarówno w trakcie pojedynczego badania, jak i w trakcie procedury operacyjnej. Dodatkowo w cały system umożliwiający dostosowanie jej położenia do tego, co chcemy zobrazować. Dlatego też możemy bardzo łatwo przemieszczać nasze ramię w każdym możliwej konfiguracji. Jak również za pomocą specjalnych sterowników możemy zmieniać pozycję naszego ramienia w zależności od tego, czego wymaga procedura i czego wymaga nasz pacjent. Wszystkie nasze manipulacje, wszystkie nasze poczynania będziemy widzieć i obserwować na monitorze. Ten system diagnostyki obrazowej umożliwia nam nie tylko wykonywanie takich statycznych zdjęć rentgenowskich, ale również wykonywanie badań naczyniowych, obrazowanie struktur, które są w ruchu w środku naszego pacjenta. Dlatego też możemy przeprowadzać różne procedury diagnostyczne, jak również różne procedury doświadczalne. System wyposażony jest też w urządzenie drukujące, dlatego też, jeżeli potrzebujemy na potrzeby leczenia naszego pacjenta, możemy szybciutko wydrukować każde zdjęcie. Jak widzicie, nie ma tutaj systemu kasety i nie ma tutaj systemu kliszy rentgenowskiej, które zwykle dostajecie u lekarzy. Wszystko może być zapisane na nośniki cyfrowe, jak również CD, USB, przesłane drogą elektroniczną, bądź też dostępne drogą elektroniczną, co umożliwia Wam jako lekarzom
bardzo szybki dostęp do tych badań i bardzo szybką ich ocenę, a z drugiej strony umożliwia Wam jako naukowcom wyekstrahowanie tej danej, którą jesteście akurat bardzo, bardzo zainteresowani. Procedury diagnostyczne, procedury obrazowe u naszych pacjentów odbywają się zarówno bez uspokojenia farmakologicznego, jak i z uspokojeniem farmakologicznym. W wielu przypadkach wykonanie stacjonarnego prześwietlenia rentgenowskiego, stacjonarnej podstawowej diagnostyki obrazowej nie wymaga uspokojenia pacjenta. Zwierzę wytrzyma kilka sekund w jednej pozycji i jesteśmy w stanie wykonać prawidłowe zdjęcie rentgenowskie. Niemniej jednak, jeżeli chcemy zobrazować dokładnie struktury, które są bardzo małe, bądź też wymagamy dużej precyzji obrazowania, warto jest zwierzę poddać sedacji, bądź też premedykacji, wykonać diagnostykę obrazową, podstawową diagnostykę obrazową i wybudzić. Tak jak już wspomniałam, ramię C umożliwia nam kontrolę pracy naszych wspaniałych chirurgów i ortopedów podczas osteosyntez, chociażby jeżeli zwierzę ulegnie wypadkowi i wymagane jest nastawienie kości, operacyjne nastawienie kości, wówczas podczas operacji, podczas zabiegu ortopedycznego ramię C umożliwia nam kontrolę wszczepu, kontrolę ustawienia i kontrolę całej procedury. Podobnie, słuchajcie, jeżeli w czasie zabiegów chirurgicznych mamy jakieś wątpliwości, ja jako anestezjolog mam wątpliwości, czy wszystko jest w porządku z płucami, czy wszystko jest w porządku z klatką piersiową, ramię C w takich przypadkach przychodzi mi z pomocą. Bardzo łatwo możemy dokonać pojedynczej projekcji i wtedy jesteśmy pewni, że z naszym pacjentem jest wszystko w porządku. Ramię C nie tylko jest nam pomocne w trakcie podstawowych zabiegów chirurgicznych bądź ortopedycznych, również słuchajcie, w trakcie trwania zabiegów tak zwanych mini-inwazyjnych z zastosowaniem mikroskopu operacyjnego. Podczas bardzo precyzyjnych zabiegów z minimalną ingerencją, z minimalnym urazem pacjenta możemy podglądać, co robimy, czy prawidłowo robimy, za pomocą ramienia C. Wtedy, kiedy operator i jego asystent przebywają przy mikroskopie operacyjnym, kiedy pracują, jak sami widzicie, w tak małym polu i z tak małymi strukturami, które wymagają obrazowania mikroskopem operacyjnym, zawsze, po każdym etapie zabiegu chirurgicznego kontrolujemy przebieg i kontrolujemy jego prawidłowość za pomocą ramienia C, które w takich przypadkach jest nieocenionym dodatkowym elementem sali operacyjnej.